w czasie każdej inauguracji festiwalu mówiłam, że moim największym marzeniem jest to, że Olek któregoś razu przyjedzie na mój festiwal. Spełniło się moje największe marzenie. Dzisiaj gościem naszego festiwalu jest Olek Tenco. Ja byłem już do tego w Warszawie, był flagę na tym festiwalu. Byłem już wcześniej w Warszawie na festiwalu. Nie очень здесь нравится, я как дома. Bardzo mi się tutaj podoba, czuję się jak w domu. Хочу сказать большое спасибо всем полякам, всем помощникам, всем политикам вашим, всем украинцам, которые живут в Польше, все, которые меня поддерживают. Я про это очень много слышал, как вы это все делали. Chcę podziękować Państwu, chcę podziękować Polakom, chcę podziękować filmowcom, politykom, wszystkim, którzy wspierali mnie i walczyli o moje uwolnienie. Я видел все эти фотографии, рисунков, которые на польских кинофестивалях, и просто польские активисты все это видел. Widziałam dzisiaj zdjęcia z festiwalu Frisencov, widziałam wszystko. Мне кажется, что больше только меня родная Украина поддерживала. Wydaje mi się, że oprócz Polski jedynie Ukraina tak samo mocno mnie podtrzymywała. Jest to po prostu festiwal, po wasze programy. Кино в Украине снимается достаточно. Не все фильмы хорошие, но ваша программа самая лучшая собрана. Wiem o waszym festiwalu, czytałam program i słyszałam, co mówicie o ukraińskim filmie. Na Ukrainie obecnie dużo filmów się tworzy, są lepsze, gorsze, ale te, które widziałam, że są w programie, to są rzeczywiście najlepsze. Cieszymy się bardzo, że jest pan z nami. Wiemy, że był pan oskarżony na podstawie sfabrykowanych dowodów, że otrzymał pan wyrok 20 lat więzienia. Jak się czuje człowiek wypuszczony po 5 latach z kolonii karnej? Normalnie się czuję. Dobrze się czuję. W trakcie swojej mowy końcowej powiedział pan taki słynne, właściwie dla wszystkich nas takie heroiczne słowa, że najcięższy z grzechów to tchórzostwo i że jest pan gotowy na cierpienie albo śmierć. Skąd w panu się wzięła ta wiara i siła, żeby przetrwać, żeby pana się nie udało złamać? To po prostu ja zadaję dostatecznie często. Często słyszę to pytanie. No, ja nie znam na nie odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi na nie. No, człowiek, no, taki ukłon jest. Miał rost 1,90 m, głowa zielona, ja mam to takowy. Jestem człowiekiem takim, jakim jestem. Mam 1,80 m wzrostu, mam zielone oczy, taki jestem. Ja nie znam, dlaczego mam taki. Nie wiem, dlaczego taki jestem. Proponowano panu skrócenie wyroku do 7 lat, tylko pod warunkiem takim, że pan oskarży na przykład władzę lub kogoś blisko rządów ukraińskich, później Putin zapowiedział, że też pana wypuści, tylko żeby pan się przyznał do winy, których pan nie popełnił. Czy kiedykolwiek pan czuł pokusę, przebywając w tym strasznym miejscu, żeby jednak skorzystać z tej diabelskiej propozycji? To dwa razy wydarzenie. Dwa razy miałam taką propozycję. Pierwsze było w начале, które dawali śledczy, kiedy nie smogli mnie złamać, podlegali tak, połączysz 7 lat, jeśli tam znasz, kogo chodzisz, też pokazanie na wierch Ukrainy. Po raz pierwszy zaproponowano mi to na początku, kiedy śledczy zaproponował mi, że no przyznasz się, wydasz kogo tam chcesz i dostaniesz tylko 7 lat. No, ni sekundy nie думал, co to pokazało, że to niemożliwe. No to jak od z rozwiera 1,90 m, czerwone głowa i nie można to położenie pytać. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Natychmiast odpowiedziałem, że nie i to jest odpowiedź z kategorii, no mam 1,90 m zielone oczy i po prostu taki jestem. A druga propozycja tak naprawdę nie było tej propozycji. Oni wiedzieli, że nie będę prosić o uwolnienie, o amnestię, dlatego po prostu sobie tak gadali. To nie była prawda. Это не, они знали, что я просить не буду, соответственно, они говорили, ну раз ты не просишь, тогда он не просит же, значит, мы не можем его помиловать. То было coś в rodzaju, że, nie będzie, że nie będzie pan prosił o amnestię, o uwolnienie, no to skoro nie będziesz prosił o amnestię, to nie dostaniesz mnie i nie zostaniesz uwolniona. Это бы не означало, что я попрошу,
Ja jej nie pomiłuję. Nie, tego jakby nie oznaczało. To wcale nie oznaczało, że jeśli poproszę, to zostanę uwolniony. W trakcie pana głodówki, która trwała 145 dni, dochodziły strażne do nas też wiadomości, że jest pan na skraju wyczerpania, że wypadają panu zęby, że być może należy się spodziewać najgorszego. No, wszystko było się błogo, na końcu. To było bardzo źle, szczególnie pod koniec. Несколько раз отказался, написал расписку в отказе от реанимации, чтобы ну, они меня не оживляли, чтобы я остался в тюремной больнице, если что, сдох у них на нарах. И несколько раз писал вносок, чтобы меня не реанимовано, чтобы мог умереть в шпиталу, в закладе карным. Они, конечно, очень этого боялись, что я умру, но у меня не было другого выхода, я уже пошел, как бы поставил. Taką stawkę na błagę do końca. Oczywiście oni się też bali tego, że tam umrę, ale bardzo wysoko postawiłam stawkę i stawka była bardzo wysoka i już musiałam iść do końca. Ostatni miesiąc jeszcze było очень тяжело, że tam znaczy, z problemem z sercem, z poczką, z pieczą, teraz głowym mózgiem, u mnie wszystko ciało stało niemieć, потому что no, nie chwatało питания кислорода, a anemia zaczęła się, конечности мозга голова. Ostatni miesiąc był najtrudniejszy, już miałam problemy z sercem, z nerką. No, organizm był na granie, jak prawda, i oni mówią, no, no, rodzicielu, my się, no, ty się umrzesz, jakby my cię będziemy kalić na sercu, my się radno, сейчас my cię odwiedziemy w bolnicę, gdzie stanę szlangu, oni prawdopodobnie będą pić i karmić cię jeszcze z niego, w dwóch случаях cię nakormią, cię będą umierać. I byłam już na skraju, na wyczerpaniu i lekarze grozili mi, że będą karmić na siłę, przymusowo. I przymusowe karmienie jest takie, że też może doprowadzić do śmierci. I już nie miałam za bardzo wyboru i musiałam się poddać. Ja считаю, все равно, choć ja nie добился tej cele напрямую, ja wniosł swój wkład w tę sytuację, stali больше говорить про... Powiedz zakończonych nie tylko pro mnie, bo ostatnich ребят, jak po jego rezultat, po skończę kazał ustanowili. To jest ja wolności swój wkład, ja wniosł swój, od nasza obszar walka to wiele. I mimo, że nie osiągnąłem ostatecznego celu poprzez głodówkę, to jednak uważam, że mój czyn był częścią, jakby moim wkładem w całość walki o to, żeby zaczęli mówić więcej o innych więźniach. I tak faktycznie się działo, że państwo działaliście tutaj, ja działałem na swoim polu i rzeczywiście zaczęło się więcej mówić o więźniach, którzy są przetrzymywani bezpodstawnie. Ja nie очень люблю про это говорить. Nie bardzo lubię o tym mówić. Nie потому, że takie to duszewne uczenie mnie przemieniają wspominanie, nie za to. Nie ze względu na jakieś walki duchowe, na trudności własne. Ко мне просто приковано слишком много внимания, в ущерб другим. Po prostu czuję, że bardzo dużo uwagi jest przykutej do mnie, a nie do innych. Пока я здесь сижу, у нас 100 наших человек все еще находится в тюрьмах. W czasie, kiedy ja tu z państwem siedzę, jeszcze 100 naszych osób znajduje się w więzieniach. 200 человек как минимум находится в подвалах, тюрьмах Донбасса, у сепаратистов, где условия намного хуже, где был я. Około 200 osób znajduje się w innych więzieniach, także w Донбассе, gdzie warunki są o wiele gorsze niż w miejscu, gdzie ja byłam. I когда их, как их сейчас мучают, что с ними происходит, мы не знаем. I co się z nimi teraz dzieje, czy są katowani, o tym nie wiemy. Ja знаю, что с ними могут происходить вещи намного страшнее, чем со мной, о которых, может, никогда не узнаю. I wiem, że mogą mi się dziać rzeczy o wiele gorsze niż było ze mną i nigdy się o tym nie dowiemy. Вот о чем надо сейчас говорить, о чем я буду говорить, о чем надо сейчас думать и про это, а не про то, что уже было, уже все. Сейчас вот есть проблема, сейчас это ребята все еще там. I to jest to, o czym powinniśmy teraz rozmawiać, o tych chłopakach, którzy są tam teraz. Nie o tym, co było, co się wydarzyło, tylko teraz. I działać w tym kierunku. Obywatelski obowiązek, akcje protestu, społeczeństwo powinno o tym mówić. Też w ten sposób wykazujemy ciśnienie na polityków, którzy też zaczynają o tym mówić. I to jest ogólnie problem XXI wieku. W XXI wieku nie powinno być tak, że ludzie są utrzymywani i więzieni za nic, bezpodstawnie i katowani w takich warunkach, w jakich są. Powinniśmy o tym mówić i nagłaśniać. Все преступление, которое состоит в основном в том, что они украинцы и хотят жить в свободной стране, они хотят жить под пятой Путина.
cała ich wina polega na tym, że oni są Ukraińcami i chcą mieszkać w wolnym kraju, a nie po regułom, jakie są dyktowane. Nie jednego człowieka z tych spisków, które ja nazwałem, nikt nie kapli krwi na ręce, nie za co, nikogo nie ubił, nikt nawet nie pострадал w rezultacie jego działań. To wszystko politycznie zaangażowany obień, jak u mnie. To, że są po prostu nieizwiesne, a nie nie, jasno na swobodzie i w tymie. Wszyscy ci ludzie, o których wspomniałem, oni nie mają na rękach żadnej kropli krwi, oni nikogo nie skrzywdzili. To są politycznie więźniowie, tak jak ja, są utrzymywani bezpodstawnie. Po prostu jestem znany, dlatego o mnie się mówi, a o nich nikt nie mówi, bo nie są znani. Z lektur Sołżenicyna Dostojewskiego, Szałamowa wiemy mniej więcej, jak wyglądały warunki życia w łagrach w XIX i XX wieku. Ale zupełnie nie wiemy, jak funkcjonuje w XXI wieku kolonia karna w Rosji. No, tam niczego nie interesuje. Nic ciekawego tam nie ma. Z czasów gułagu stali lepiej karmić. Od czasów gułagu zaczęli lepiej karmić. Stała lepsza odzieża. Lepsze ubrania. Mniejsze biją, ubijają. Mniej biją i zabijają. W barakach ciepło, nie zostawiają każdy dzień rubić les. W barakach jest ciepło, nie musimy codziennie drzew rąbać na opał. No, odnoszenie do ciebie jak skotina osталось. Ale stosunek do człowieka jako do zwierzęcia pozostał. Ty tam nie człowiek, ty nikto. Człowiek nie jest tam człowiekiem, jest nikim. I codzienne poniżanie psychologiczne człowieka jest o wiele mocniejsze, o wiele trudniejsze do zniesienia niż tortury fizyczne. I przez dłuższy czas w takim środowisku to jest trudne do zniesienia. Więzieniu nie bili mnie ani nie katowali. Wszystkie bojali się, że ja jestem znany człowiek. Bali się, bo jestem znany. No to nie znaczy, że oni nie bili i nie mocili tych, którzy są znani. Ale to nie znaczy, że bili i nie katowali tych, którzy byli obok mnie. A ka mnie przymiał tylko bardziej zrozumiały podchód. Mieli do mnie bardziej wyrafinowane podejście. Nie przymieniają fizyczną siłę, zrobić moje przebywanie w tyrmie najbardziej niekomfortnym, trudnym, ciężkim i wymagającym. Żeby pomimo braku ciosów fizycznych stworzyć taką atmosferę, żeby czuł się coraz bardziej poniżony i jeszcze bardziej przygnębiony, przygnieciony. Ponieważ znajdować się 5 lat w pilnym wokół ciebie, wszyscy считają cię wrogiem i każdy raz про это говорят, i każdy raz pytają się, jak można silniej ciebie zrobić położenie chórze. Ponieważ to jest taka sytuacja, kiedy znajdujesz się przez 5 lat w więzieniu, gdzie wszyscy uważają, że jesteś wrogiem i każdy dba o to, żeby twój kolejny dzień był coraz gorszy. No to kasajmo liczne mnie, no i sam ostatnim prostym zakończonym w Rosji nie sladko. Ukraińskim, lubym, nawet miastach, oni tę systemę dawit i roztaptują wszystkich. I to nie jest, ta sytuacja nie dotyczy tylko mnie. Wszyscy więźniowie, bez względu, czy są Ukraińcami, czy Rosjanami, czy są lokalnymi, ten system niszczy i dławi wszystkich, dusi wszystkich. Strażnicy i oprawcy to jest jedna strona. Są jeszcze współwięźniowie. Wiadomo, że w łagrze i w każdym więźniu jest hierarchia współwięźniów. Są traktowani tak, drudzy są traktowani inaczej. Chciałbym też o ten aspekt pana pobytu tam zapytać, jak pan był traktowany przez współosadzonych. Czy był pan traktowany jako więzień polityczny na specjalnych prawach, czy też jako więzień kryminalny na innych prawach? I czy miało wśród współwięźniów znaczenie, że był pan Ukraińcem, bo przecież był pan na terenie Rosji? Tam reżim jest jak jedynako dla zakluczonych. Reżim jest dla wszystkich więźniów taki sam. Dlatego oficjalnie nikakich u mnie usług osobowych nie było. Dlatego nie miałam żadnych specjalnych, nie byłam na żadnych specjalnych warunkach. Pierwsze dwa lata to siedziałem koniecznie w kamerach. Tam, kamera 2 na 3 kwadratowych metrów, w ogóle taka niewielka. Przez dwa lata byłam w celi 2 na 3 metry. Dwa lata w drugiej klasie siedzieć, no ciężkowato, koniecznie, no przywykajesz. Trudno jest usiedzieć przez dwa lata w takiej celi, ale można się przyzwyczaić. Przez kolejne 3 lata byłam na Syberii w łagrach, w Jakucie i w Łabutangach, gdzie przez 9 miesięcy jest zima i do minus 40. Ja jako człowiek z południa, trudno było mi tam wytrzymać w tych warunkach, ale człowiek jest w stanie wiele wytrzymać. No, więzienie to jest taka nuda. Każdy dzień powtarza się, dzień. Jakichś zmian nie ma miesiącami. Codziennie jest powtórzenie z poprzedniego dnia i żadnych zmian w
ciągu miesięcy. No ja muszę zakończyć. Тем не менее, я написал в тюрьме сборник тюремных рассказов. Тем не менее, я написал в тюрьме собрание оповеданий. Это не обо мне рассказы, а о тех людях, которых я встретил там. Это не оповедания о мне, только о людях, которых там встретил. Потому что я встретил сотни и сотни людей и услышал сотни и сотни историй. Потому что встретил сотни и сотни людей и выслушал сотни и сотни историй. И чем больше ты сидишь, тем становишься циничнее, эти все истории в тебя перестают заходить уже. И чем больше человек находится в вензении, тем меньше становится вразливым на эти все истории. Когда по раз 500 слышишь, как кому-то стало зломано жизнь, то это уже перестает дотыкать. Психика защищается. То есть механизм обороны психологический. Ну, я написал сборник рассказов. Написал собрание оповеданий. А когда голодал, я вел дневник голодовки. Когда имел голодовку, я тоже проводил дневник. Никому про это не говорил. Всем говорят тюремщикам, даже в письмах друзьям, которые читают цензуру, что я пишу книгу. Никому о том не говорил. Jedynie tym kolegom z więzienia mówiłam, że piszę książkę, ponieważ pisałam nie tylko o sobie, o swoich wspomnieniach, ale także pisałam o więzieniu. Pisałam takie prawdziwe rzeczy, które nie podobają rosyjskim więźniom. Pisałam takie rzeczy, które się nie spodobają rosyjskim więźniom. I gdyby ktoś się dowiedział, że pisałam coś takiego, zostałoby to skonfiskowane i nikt, ani ja, ani inni nie dowiedziałby się o nich. No, u mnie bardzo plachowy poczek. Ja pisał jeszcze silniej nierozborczo, żeby nikt nie mógł niczego przeczytać. Ale mam kiepski charakter pisma, więc pisałam jeszcze bardziej niezrozumiale, żeby nikt nie umiał tego odczytać. Codziennie było, moja cela była przeszukiwana, ale ponieważ miałem dużo brudnopisów, dużo kartek zapisanych, nikt nie mógł zidentyfikować tych dzienników, ani skonfiskować. W следующym roku nie mógł izdany, czyli zgodę. W przyszłym roku zostaną opublikowane. Ja mam nadzieję, że będą przekładane na drugie języki, ponieważ już teraz w nim interes jest bardzo duży. Mam nadzieję, że zostaną przetłumaczone na inne języki, ponieważ już teraz cieszę się zainteresowaniem. Nie mam zamiaru, żeby redagować je, po prostu oddam je do wydawnictwa, żeby zostały opublikowane takimi, jakie są. Uważam, że tak będzie, że to będzie uczciwe, szczere. I że dlatego będą bardziej interesujące. Czy pan wierzył, że odsiedzi te 20 lat i jak pan znosił myśl, że dopiero za 20 lat spotka się z rodziną? Nie, ja zawsze znał, że mnie poddzierżują ludzie. Ja znał, że mnie moja strona nigdy nie prosi. Wiem, że mam wsparcie w swoim państwie i moi bliscy, krewni, wiedziałem, że nie będę porzucony, ponieważ byłem gotowy oddać życie za swoje państwo, a państwo zazwyczaj nie porzuca takich ludzi. Powoli wracam do kinematografii, do kina i mam zamiar ukończyć film, który zacząłeś wcześniej. Kromie to, mnie jest jeszcze jeden stary scenariusz i trzy napisał w filmie. Oprócz tego mam jeszcze jeden inny scenariusz napisany wcześniej i jeszcze trzy napisałam w więzieniu. Ostatecznie mam pięć scenariuszy i mam zamiar zrobić pięć filmów i tak jest plan, że co roku jeden film. Jest już pomaga oddychał, prawo własne, bo się z tego budy. Dużo odpoczywałam, teraz muszę popracować. Wiemy też, że spotyka się pan z przywódcami Zachodu. Między innymi niedawno spotkał się pan z prezydentem Macronem. Jeśli mogę zapytać, co im pan mówi i jaki charakter mają te spotkania? Ну, там я говорю про одно и то же, мне спрашивают про меня, я этот разговор прекращаю, говорю про других. Ну, то есть так же они пытаются о мне, а я перестаю говорить о себе и говорю, что нужно разговаривать о других. Наименьшая проблема – это Владимир Путин, который заатаковал наше państwo и не хочет себя поддавать, не верьте ему. И другая вещь, что есть еще хлопаки там, которые в вензениях. Oni niczym się ode mnie nie różnią. Oni tak samo mają głowę, dwie ręce, mają rodziny, żony, dzieci, matki w domu na Ukrainie i trzeba im pomagać. Dla wielu, jeśli nie dla wszystkich, jest pan bohaterem narodowym Ukrainy i całego świata. Niezłomnym wzorem walki o wolność. Czy to
czy ta świadomość, że tak właśnie o Panu myślą, do czegoś Pana zobowiązuje i czy chce Pan na przykład też intensywniej włączyć się w działalność polityczną? Все, что говорите, красивые эти слова, я стараюсь их не слушать, когда говорят. Wszystkie te piękne słowa, które do mnie mówicie, ja staram się nie słuchać ich. Robię to, co jest w moich siłach. Po prostu mam troszkę więcej możliwości i chcę mówić też o tych chłopakach, którzy powstali w więzieniach i chcę z powrotem wrócić do kina. Niektórzy zwolnieni przez Putina, tutaj jakby traktując to w odpowiednich proporcjach, na przykład Chodorkowski, nie wypowiada się na tematy polityczne. Czy pan, mówiąc otwartym tekstem, co myśli, nie boi się o swoje życie? Ja niczego nie boję sobie. Czego się nie boję? Nie daj to, mam aż pokoju, teraz się nie boję. Wcześniej mało czego się bałem, teraz zupełnie niczego się nie boję. Czy wierzy pan w to, że jest możliwe załagodzenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i jak pan to sobie wyobraża? Dopóki Putin jest przy władzy, ten konflikt się nie złagodzi. То есть вы должны понимать, что нужно было не Крым или Донбасс, им нужно построить великую новую империю, такой Советский Союз 2.0. Можно разуметь, что интересовал был не Крым, не Донбасс, только целым есть создание такого Союза Российского 2. Он хочет контролировать все соседние страны, Украину, Грузию, Молдавию, ну всех вокруг него. Он хочет контролировать все страны вокруг Украины, Беларусь, Грузия, Молдавия, все, которые есть вокруг. Хочет быть мировым лидером, который диктует мировую повестку, с которым считается, которого боятся, уважают, вот что он хочет добиться. Хочет быть лидером световым, который диктует свою работу, диктует свою политику. То есть то, с чем мы сейчас лечим. А Крым, Донбасс — лишь инструменты в этом всем его амбициях. А Крым и Донбасс — это только наряды. Ну, он ошибается. Але он себя мили. То есть так мысль, как мыслит он, это все в 19 веке уже закончилось. Takie myślenie skończyło się w XIX wieku. Ostatni taki wielki dyktator, 45 roku przegrał, słowo Bogu. Ostatni taki dyktator w 45 roku na szczęście przegrał. Także ja myślę, że w любом случае ждет porażenie, jeśli nie wojenne, to historyczne rzeczy. Także myślę, że czeka na niego porażka, jeśli wojenna, to historyczna na pewno. И вот только тогда мы можем говорить о каком-то налаживании отношений с Россией, остановлении конфликта, возврата Крыма и Донбасса. Только тогда мы могли разговаривать о навязании новых релаций и установлении о повороте Крыма и Донбасса. Не потому, что мы не jesteśmy готовы, только он не хочет и не пошукует. Макро может ему верить, но я ему не верю. Ситуация w międzyczasie i po pana wyjściu również z kolonii karnej trochę się zmieniła, skomplikowała jeszcze bardziej. Niektórzy mówią o tym, że jest coś takiego jak Majdan 2, że coś takiego wisi w powietrzu, że Ukraińcy znowu się zaczęli... Majdan 3. Albo Majdan 2 było. Dobrze, przepraszam, Majdan 3. Czy jak pan ocenia tę trudną sytuację na Ukrainie? To nie jest trzeci Majdan. Majdan to все-таки było masowe всего народа. To jakby części, które nastrojone bardziej radykalnie. Majdan to było powstanie masa całego narodu. To co jest teraz, to jest powstanie ugrupowania nastawionego radykalnie. Ultranacjonalistycznych, którzy nie są gotowi nawet na minimalny krok naprzeciwko. Plus są siły polityczne na Ukrainie, które próbują rozjarzyć ten sytuację. To takie protesty, no to jakaś rewolucja. To są protesty, ale to nie jest żadna rewolucja. Są prowadzone teraz rozmowy, żeby zaprzestać działań wojennych, żeby ludzie nie ginęli, żeby nie było konfliktu zbrojnego. Na poszłą niedzielę rosyjski snajper zastrzelił tam dziewuszkę soldata. Tydzień temu rosyjski snajper postrzelił dziewczynę. Jej ojciec podbiegł do góry nazad. Jej ojciec zginął 2 lata temu. U niej jest młodsza siostra, która się też wojuje tam. Ona ma jeszcze młodszą siostrę, która też tam walczy. Mimo, żeby zachować jej życie, można to pieniądze. Żeby zachować jej życie, jest potrzebny ten rozejm.
Nie jestem pewien, czy zrozumiałem, ale jeśli jedną rzecz zdołałem wyłapać, to ta, czy demokracja Zachodu jest w obecnym stanie zbyt słaba, żeby bronić swoich zasad i czy pan Oleg Sencow się z tym zgadza? Koniecznie. Человек просто хочу дополнить, да, то есть он как хулиган, пришедший на детский утренник. Chciałam jeszcze dodać, że to jest taki rozrabiaka, który przyszedł na poranek dla dzieci. Он делает, что хочет, а с ним никто ничего не хочет, не может сделать. Он робi, co chce i nikt nie potrafi sobie z nim poradzić. Pytanie jest, że przez 5 lat pan Olek nie miał kontaktu z kinem ukraińskim. I pytanie jest, jakie filmy chciałby teraz obejrzeć, żeby to nadrobić i jaki ma stosunek do ukraińskiego kina teraz, jak postrzega jego rozwój? Ja śledziłam za ukraińskim kinem. Śledziłam kino ukraińskie. Miałam taką możliwość. Мне очень повезло, я посмотрел один украинский фильм, находясь в тюрьме. И тешу się, że mogłem obejrzeć jedno ukraińskie kino, będąc w więzieniu. Это был 15-й год, я был в тюрьме в Ростове, там был маленький телевизор, и российский канал ТНТ показывал украинский фильм «Племя». Попрошу. В 2015 году byłem в Ростове и obejrzałem фильм «Племя». В час ночи я уже ложился спать, хотел бы включать. Нельзя смотреть телевизор по ночам, но я тихонечко смотрел. И вот я увидел его этот фильм, узнал его с первого кадра, посмотрел до конца и удивил свое счастье, и мне он очень понравился. И то już была первая година в ночи, что хотела выключить телевизор, але zobaczyłam ten film, zaczęłam oglądać i obejrzałam od początku do końca i cieszę się bardzo, że mogłam je obejrzeć i byłam zachwycony tym filmem. Сейчас мне уже назвали все лучшие украинские фильмы, снятые за эти 5 лет, там не больше 10 их, и я все их собираюсь посмотреть. Właśnie już wymieniono mi wszystkie filmy, które zostały zrobione w te 5 lat. Myślę, że jest 10 takich najlepszych i wszystkie mam zamiar obejrzeć. Jakie strony z wami больше поддержали? Политические поддержки, какой вам морально поддержка? Какие страны? Вы у меня спрашиваете. Да-да-да, потому что все равно информация заходит. Я в тюрьме был, про это по телевизору не говорят. Нет, это тюрьму информацию всегда заходит, потому что брат, у нас многие татары сидят политические, поддержку Украины, поддержку татар, информация нам постоянно попадает. В тюрьме свои каналы есть. Вам же письмо отправляют, вот это, про это я говорил. Письма доходили от украинцев, от России, которые вас уважают, поддерживают. Да, писем было очень много. Я когда вышел, я ни одно письмо не выкинул. Я старался ответить на все письма. Если есть там обратный адрес, там или письмо не из-за рубежа, за рубеж письмо не отправишь. Я старался отвечать на все, и ни одно не выкинул. И возил эту сумку с собой по всем тюрьмам. И даже потащил с собой самолет и с ней прилетел в Киев. Этой сумке письма и мои тетради, которых я писал, она весит 22 килограмма. Co do momentu pytania. Pan się przedstawił, że jest krymskim, z Krymu, krymskim Tatarem i... Kazanski. I brat pana odsiedział 2 lata za Krym, za Ukrainę, też w więzieniu... W Rosji i pana brat też mówił, że docierają do więzienia listy i zapytał Olega Sencowa, czy miał informację, jakie kraje najbardziej wspierały pana podczas pobytu w więzieniu. To było pierwsze pytanie, a drugie pytanie o listy było. I pan Oleg Sencow odpowiada, że to, jakie kraje wspierały, to w mediach publicznych było wszystko naświetlane, w więzieniu nie było o tym wiadomo. Jak to jest. Natomiast listy tak, docierały i pan Olex odpowiadał na wszystkie, starał się odpowiadać na wszystkie listy, jeśli był adres zwrotny, które do niego docierały. Jedynie za granicę nie mógł wysyłać, ponieważ za granicę nie wolno wysyłać listów. I też zachował te wszystkie listy, łącznie ze swoimi zapiskami, z dziennikiem i z opowiadaniami. I to wszystko łącznie było z nim cały czas, podczas wszystkich zmian tych więzienia. Lokalizacji i także po powrocie przywiózł to wszystko ze sobą i łączna waga tych tekstów to jest 22 kg.
Po pierwsze chciałam podziękować, że Pan mówi o innych ludziach, tak? I też spytać, czy Pan uważa, że sztuka może pomóc albo że może uratować jakoś świat? I jakie są metody też? To просто я запомнил, что искусство должно что-то развить, а что если не искусство, это единственное, что осталось. Они только как губят. Jedynie sztuka może uratować świat, bo jeśli nie sztuka, to co innego. Nie możemy mówić o innych ludziach. Natomiast odpowiedź na pytanie o sztukę to jest takie, że jedynie sztuka może uratować świat, bo kiedy człowiek tworzy, on dąży do tego, co jest dobre, co jest lepsze. Kiedy człowiek dąży do lepszego, on nie potrafi zabić drugiej osoby i to już jest zmianą. Dziękujemy bardzo za obecność, za wspaniałą postawę, za pożywanie z nami. Oleg Sencer.